Play for fun! Witam wszystkich FPS-owiczów, Dziadek Rybka z tej strony. Dzisiaj druga wojna światowa, mapka, którą widzicie, prawdopodobnie jeszcze nie była pokazana na naszym kanale. Mam nadzieję, że rozgrywka Wam się spodoba. Jest to komentarz live. Spadochroniarze. Niech będą spadochroniarze, bo nimi bardzo dobrze mi się gra. Tłumiczek, by nie robić zbytnio hałasu. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Lubię grać klasą tutaj spadochroniarza, ponieważ ta fajna tutaj jego, a w zasadzie umiejętność, tak, im dłużej biegniesz, tym biegniesz coraz szybciej, a to grając nożem bojowym jako bronią zapasową bardzo się przydaje. Zresztą, jak mogliście zwrócić uwagę, już ponad 4000 przeciwników wyeliminowanych przy pomocy noża bojowego. Staram się zawsze wbiec w miejsce, gdzie rozpoczynają rozgrywkę i tak to wygląda. O czym chciałbym dzisiaj porozmawiać? O kontraktach, jakie zawieram z kwatermistrzem. Kurczę, a tu... No nie. Tak myślałem, że się to tak skończy, że nie dobiegnę do tego gościa, bo widać, że przeciwnik ogarnięty patrzy, co się dzieje dookoła niego i no może być ciężko. No z takimi moimi zbyrkami na pewno będzie ciężko. 3 do 7 przegrywamy. Może uda się ten meczek wyprowadzić na prosto. Wrócę do tego, co chciałem powiedzieć. Kontrakty tutaj właśnie zawieram z kwatermistrzem raz na jakiś czas. O, właśnie, w tym momencie mogliście zobaczyć, za co jest kontrakt i co jeszcze muszę zrobić, by uzyskać zwykły zrzut zapasu albo na przykład rzadki zrzut zapasu. Bez sensu. Kurczę, widziałem tę minę, zamiast się położyć, to pobiegłem jak, kurczę, owieczka na rzeź. Nie oglądam kamery śmierci, bo na to nie ma czasu. 7-12 przegrywamy. Zobaczymy, może się uda wyprostować tą rozgrywkę na naszą korzyść. Właśnie, kontrakty, tak. Fajna rzecz, na chwilę obecną, przy poziomie tego prestiżu, który mam, mam ponad 50 zrzutów. Ponad 50 zrzutów różnych. Są to zrzuty rzadkie, zrzuty zapasów, zwykłe, łapówki, dni lata i tak dalej. Tak zaplanowałem sobie, że jak już skończę ten prestiż i będę przychodził na kolejny, to zrobię Wam opening tych wszystkich zrzutów zapasów, które uda mi się zdobyć przez ten właśnie jeden prestiż. Zawierając oczywiście kontrakty z kwatermistrzem, to tych zrzutów jest coraz więcej. Fajna to jest rzecz, bo na przykład tutaj zawarłem tutaj kontrakt na 55 zabójstw przeciwnika w trybie deathmatch drużynowy. Na to mamy, z tego co pamiętam, 55 minut. Jeżeli nie wyrobimy się w tym czasie, to wtedy przepada nam założona w kontrakcie z naszej strony suma wirtualnych punktów, które przeznaczyliśmy na ten kontrakt. I tak jest za każdym razem. Jeżeli wyrobimy się w czasie, ten zrzut zapasów otrzymujemy. Mi do tej pory raz nie udało się wyrobić w czasie. I to było spowodowane jakimś bugiem w grze. Zaraz Wam wytłumaczę, jak to, kurczę, ktoś do mnie tutaj nieźle strzela. Przeczekam to. Tak, to wyglądało tak, że założyłem kontrakt w likwidacji potwierdzonej na zebranie 55 nieśmiertelników i mimo tego, że nie byłem w rozgrywce, ten czas mi uciekał. A do tej pory kontrakty były założone tak, że jeżeli wychodziłeś, kończył się mecz i byłeś w lobby, oczekiwałeś na kolejną grę lub na chwilę brałeś sobie przerwę. Kurczę, no tak myślałem. Gość wyczekał mnie. Najpierw dziurawił mnie, później rzucił
Później rzucił granat błyskowy i wyczekał. Wiedział, że prawdopodobnie się pojawi. Ale wrócę do tego, co mówiłem o tej likwidacji potwierdzonej, nieszczęsnej, gdzie założony miałem kontrakt z kwatermistrzem na 55 zebranych nieśmiertelników. To się skończyło tak, że mimo tego, że nie byłem w lobby, to ten czas mi uciekał i de facto na sam koniec, kurczę, utraciłem tą założoną sumę punktów na kontrakcie właśnie z kwatermistrzem. To był jedyny raz, gdzie coś tutaj nie zadziałało, był jakiś bug w grze i tak to wyglądało. Tam czeka na mnie chyba jeden z wrogów. Jak biegłem tym korytarzem, to go obserwowałem. Ja się w ogóle stamtąd nie ruszę. Zobaczymy, czy coś się w temacie zadziało. Sprawdzę to jeszcze raz. Sniper, nie wiem, chyba mnie nie zauważył. Może się uda dobiec do niego. Gdzieś mi tutaj, tak jakby był w tunelu. No i cały czas tam stoi na tej nieszczęsnej wieżyczce. No nie będę chyba raczej biegł. Wyczekam, może się tutaj ktoś z nich pojawi. Poczekamy chwilę. O właśnie, ile tych fragów jest? 4321 na chwilę obecną na nożu bojowym. Trochę mnie to cierpliwości kosztowało. I przeciwników także, bo wielokrotnie byłem nazywany nobem, a szczerze mówiąc bicie, no jest, zobaczymy. Może nie widzi mnie tak naprawdę. No nie widzi mnie, a ja byłem pełen obaw, że on na mnie czeka. Dobra, weźmiemy polata troszeczkę, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Dobra, nalot poleciał, nasz oczywiście, to teraz jest troszeczkę zamieszanie w ich szeregach. Przeczekam tutaj, niech oni się odrodzą i ruszą. No chodź. Teraz ja gdzieś tam puszczę rakietę. Zobaczymy, czy uda się tego polować. No chodźcie do gwiazdy. No dobrze wyglądało. No trzy. Precyzyjne namierzanie. Raz na jakiś czas uda się. I wrócę do tego, co mówiłem. Te kontrakty są dosyć fajne, tak jak wam opowiadałem. Planuję wam zrobić... Dobrze. I ktoś mnie dziurawi, uciekam stąd. I planuję wam zrobić opening, jak skończę właśnie ten prestiż, ponieważ tych zrzutów zapasów się troszeczkę nazbiera, zwykłych oraz tych rzadkich, innych nagród. I myślę, że będzie to też fajny odcinek. No, tak jak sprawdzałem, teraz mam około chyba 50 w sumie, więc będzie co, myślę, oglądać. Mecz się za chwilę kończy. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj jeszcze coś namieszać. Chodź. Spokojnie, jeszcze poczęstuję. Tutaj mam delikatnym ostrzałem. No chyba... Okej. Dobra gra, 75 do 55. A porządek się tak w zasadzie dobrze nie zapowiadał. A to też jest fajne. No, proszę, jeżeli ktoś ma dobrze tutaj skunigowaną broń, odpowiednie dodatki, to też robi to robotę. Tak bywa. Czasami początek się nie zapowiada dobrze. 21-4, no, nie jest najgorzej, myślę. Grając przede wszystkim nożem bojowym, to też wymaga cierpliwości. Zatańczmy tutaj troszeczkę. Pograjmy przeciwnikom na nosie. Niech wiedzą, że dziadek dzisiaj troszeczkę grasuje. Chorąży. Zobaczymy, jaka kolejna mapa. Dostępny mecz za ileś tam sekund. No żeton do blokowania. To mnie nie interesuje. Zobaczmy. Chwila, moment. Kontynuuj. Statystyki nie. Kontynuuj. Karentan. Jest, nie będzie karentan. Sztab. Hej. Ten gość jest fajny, jak go tak podnosi. Jakby spał. No właśnie, tak to wygląda. Są kontrakty na ileś tam minut, dni.
No właśnie. Mam nadzieję, że ten mecz Wam się spodobał. To tyle w dniu dzisiejszym. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Cześć.